Była weryfikacja, ale to było widać gołym okiem. Ale ja mam to było kolary, także nie było to gołe oko. Zmieniony na rozegraniu Michał Maszyn, który ledwo oddychał. Jastrzębie już świętują półfinał, a do niego pozostały dwa punkty. Konarski na blokowaniu 24-18. A już za chwilę pierwsza piłka meczowa, piłka na wagę, a walczy do półfinału już ligi. Jeszcze powrót Masnego na rozegranie. I Montje podwyższa blok po stronie Jastrzębskiego Węgla. To wydaje się być nieprawdopodobne, żeby mógł nastąpić jakiś radykalny zwrot akcji, czy też w wyniku. To stroną dominującą w tym fragmencie seta, no i w meczu są siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Neber, ależ wejście, świetne zagrywki, aut, Andrzej Grona, to Jastrzębski Węgiel uzupełnia stawkę półfinalistów. Po strze, Zaksie, a Sekoresowi Rzeszów, to Jastrzębski Węgiel jest czwartym półfinalistą. Przypomnę Jastrzębie w walce o ścisły finał, zagra z PGE z Krą Bełchatów. Ale zanim odbędą się te mecze, wcześniej, jak wspominałem, memoriał Lecha Łaski i Tomasza Wójtowicza w Lublinie był najbliższą środę o godzinie 20, także na naszej antenie. A w tym meczu zmierzą się półfinaliści plus ligi. Pierwsze podejście. Skra z Jastrzębskim Węglem. Tak, no właśnie. Ja myślę, że nie wiadomo jakie będą inne spotkania, ale jak do tej pory ta para to jest...